Dzień dobry. Cię zapraszam do zrobienia takiego aniołka do zawieszenia na choince. Aniołek jest niewielkich rozmiarów, ponieważ tutaj ma na dole 8 prawie centymetrów, natomiast wysokość około 13. Tutaj też ma taką zawieszkę służącą do powieszenia na choince właśnie aniołka. Będziemy robili oczywiście z nici bawełnianej. Moja nitka ma 8 grubości, natomiast szydełko 1,5 mm. I do tego jeszcze mam taką do wypełnienia główki, taką kulkę styropianową, ale główkę też można wypełnić jakimś innym tworzywem, jeśli ktoś nie ma takiej właśnie kuleczki. Zaczynamy oczywiście robótkę od magicznego kółeczka. Zakładam nitkę tutaj na wierzchu roboczą. Tutaj można sobie taki troszkę dłuższy koniec zostawić. Wkładam szydełko i w ten sposób będę zaczynała robótkę. Tutaj na kartce też rozpisałam sobie taki właśnie wzór. Powiem, że w internecie krążą różne wzory. Ja nie wiem, skąd ja nawet mam ten wzór, ale od lat już robię takie aniołki właśnie według tej swojej rozpiski. I tutaj mam w pierwszym jakby rzędzie, w pierwszym rzędzie muszę zrobić 7 półsłupków. Pierwsze oczko łańcuszka, początek robótki i 7 oczek. Przepraszam, 7 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I teraz zaciskam sobie to kółeczko magiczne, zaciągam nitkę i łączę oczkiem ścisłym tutaj z początkiem rzędu. Kuwam się tutaj, łączę oczkiem ścisłym. I teraz mam takie właśnie kółeczko i robię sobie tę zawieszkę. Tutaj mam jeszcze plus 7 oczek. To jest, są właśnie oczka na tę zawieszkę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I wkuwam się tak równolegle, prostopadle z drugiej strony, tak żebym miała mniej więcej tutaj jednakowe połówki, to gdzieś tutaj i oczkiem ścisłym się łączę. I teraz w drugim rzędzie mam zrobić 14 w sumie półsłupków. Robię 2 półsłupki w jednym miejscu 7 razy, czyli będę miała łącznie 14. 1, pierwsze oczko liczę zamiast pierwszego półsłupka. I tutaj robimy dalej. W następnych oczkach po 2, 1 i 2, czyli mamy 3, 4, 5, 6 i 7. I z drugiej strony robię też 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I łączę rząd oczkiem ścisłym. Tutaj, gdzie miałam pierwszy słupek. Jest oczko ścisłe i teraz wyszło nam coś takiego. To jest właśnie jakby główka, końcówka. Można tu jeszcze zaciągnąć. I zawieszka. I teraz robimy rząd trzeci, czyli 7 razy mamy powtórzyć półsłupek pojedynczy i tak jakby podwójny, czyli półsłupek dwa półsłupki wychodzące z jednego miejsca. Więc robię pierwsze oczko zamiast pierwszego półsłupka i teraz 2. 1. W tym samym miejscu. Drugi. 1 półsłupek i 2 półsłupki. 1 i 2. I w każdym właśnie dalej powtarzam te same właśnie elementy. Więc 1 i 2. Dalej 1 i 2. Jeden i dwa, jeden, dwa
Jeden i dwa. I łączę się z początkiem tego rzędu, oczywiście oczkiem ścisłym. I w ten sposób właśnie powstało nam teraz 21 półsłupków i jeszcze robimy w ten sposób czwarty, piąty, szósty i siódmy rząd, czyli jeszcze cztery rzędy. Robię 21 oczek, przepraszam, półsłupków. Jedno oczko zamiast pierwszego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i łączę tutaj z początkiem tego rzędu oczkiem ścisłym. I w ten sposób jeszcze robimy rząd 5, 6 i 7, czyli jeszcze 3 rzędy 21 półsłupków robimy. Ja już tutaj zrobiłam 7 rzędów i łączę w tym właśnie 7 rzędzie oczkiem ścisłym. I wyszedł mi taki o właśnie naparsteczek. I teraz będziemy zwężać już główkę. Zwężamy w ten sposób, że robimy 7 razy półsłupek w jednym półsłupku, a potem, czyli zamiast pierwszego robię oczko, a potem robimy 2 półsłupki łączone górą, czyli wkłuwam w ten półsłupek i w następny. I teraz dopiero przeciągam nitkę, więc pojedynczy jeden półsłupek i 2 łączone górą. Pojedynczy, 2 łączone górą. I w ten sposób będziemy zwężać i wyjdzie nam tutaj 14 półsłupków, tak jak było w rzędzie drugim. 2 łączone górą. Jeden pojedynczy i 2 połączone górą. Jeden pojedynczy, 2 połączone górą. Jeden pojedynczy, 2 połączone górą. I teraz nie zamykam tego rzędu, tylko teraz troszkę sobie tutaj go rozciągnę i włożę sobie kuleczkę. O, mam kuleczkę. Teraz kończę ten rząd. Tutaj, gdzie był początek oczkiem ścisłym. I ostatni rząd już w główce robię same półsłupki łączone górą. Czyli wtedy będziemy mieli 7 tylko takich właśnie półsłupków połączonych górą. 1, 2. Trzeci, czwarty, piąty, szósty i siódmy. I łączymy z początkiem, oczywiście oczkiem ścisłym. I właśnie tak wyjdzie nam taka piękna główeczka okrąglutka. I teraz właśnie będziemy przechodzić już do robienia skrzydełek. Więc mam tutaj drugą karteczkę i rozpiskę, jak robić skrzydełka. Skrzydełka robimy w ten sposób, że robimy 7 razy
Tym razem będziemy robić słupki, jeden raz nawijane, między którymi będzie zawsze jedno oczko łańcuszka, więc w pierwszym rzędzie skrzydełek robimy 7 takich powtórzeń. Półsłupek, oczko, przepraszam, słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka. Z tym, że właśnie te słupki wkuwamy w to samo miejsce. Zamiast pierwszego słupka robię 3 oczka łańcuszka i jedno oczko na poprzeczkę i w to samo miejsce jeszcze raz wkuwam się i robię następny słupek. Oczko łańcuszka. Po każdym słupku jest oczko łańcuszka. W następnym miejscu tutaj robię to samo, czyli wkuwam 2 słupki w to samo miejsce. Między nimi jest jedno oczko łańcuszka. I w ten sposób właśnie powstaną nam, przepraszam, tutaj mi zeszło z szydełka, w ten sposób powstanie nam 14 półsłupków. W każdym właśnie tutaj, w tym oczku poprzedniego rzędu, robimy 2 słupki pojedyncze. Między tymi słupkami jest oczko łańcuszka. Słupek, oczko łańcuszka, słupek w to samo miejsce i oczko łańcuszka. I w ten sposób wyjdzie nam właśnie taka obwódka. Mamy już w tym momencie 2, 4, 6, 8. 8 robimy 9, 10, 11, 12, 13. I 14 oczko łańcuszka i łączę tutaj z początkiem tego rzędu, czyli w trzecim tutaj 1, 2, 3, w trzecim oczku, ponieważ właśnie te oczka nam zastępowały pierwszy słupek. I w ten sposób właśnie powstał mi początek skrzydełek, coś takiego. Teraz będziemy robić drugi rząd, czyli teraz mamy powtórzyć 14 razy. Słupek pojedynczy, oczko, słupek pojedynczy, oczko. Tak samo jak tutaj, tylko że 14 razy, bo mamy teraz więcej już tych słupków. Przechodzę teraz na poprzeczkę, tutaj, oczkiem ścisłym. Zamiast pierwszego robię 1, 2, 3 oczka łańcuszka, oczko na poprzeczkę i następny słupek w to samo miejsce. Oczko łańcuszka i powtarzamy tak do końca tego rzędu. W każdym tym okienku teraz robimy właśnie taki motyw. 2 półsłupki, między nimi oczko łańcuszka i oczko łańcuszka. I tak robimy do końca tego rzędu. Słupek pojedynczy, oczko łańcuszka, słupek pojedynczy, oczko łańcuszka i do końca rzędu robimy właśnie w ten sposób. Drugi rząd w skrzydełkach już mam ja skończony. Łączę z początkiem w trzecim oczku, tak jak zwykle. I także przechodzę tutaj na środek tego okienka oczkiem ścisłym. I teraz następny rząd mam zrobić 28 razy słupek między i potem 2 oczka łańcuszka. Więc będą tylko słupki, między którymi będzie 2 oczka łańcuszka. I w każdym tym okienku mam zrobić słupek. Zamiast pierwszego robię 3 oczka łańcuszka, 2 oczka na poprzeczkę. I następny słupek w okienko. Słupek pojedynczy, 2 oczka łańcuszka i słupek w następne okienko. 2 oczka łańcuszka i słupek w następne okienko. 2 oczka i słupek w następne okienko. I wyjdzie nam teraz 28 takich właśnie słupków. Między tymi słupkami są 2 oczka łańcuszka. 28 razy powtarzamy do końca tego rzędu. Na końcu rzędu łączę w trzecim oczku łańcuszka oczkiem ścisłym. I teraz robię następny element, następny rząd. Mam powtórzyć 2 razy takie właśnie motywy. 9 właśnie razy. Taki łuk składający się teraz z 5 oczek.
Więc będę się teraz wkuwała w słupki i mam zrobić taki właśnie półsłupek łączący. Zamiast niego mogę zrobić sobie jedno oczko łańcuszka i teraz pięć oczek. 1, 2, 3, 4, 5 oczek. 5 oczek. Wkuwam się w następny tutaj teraz słupek. Robię taki właśnie półsłupek. I powstaną mi takie łuki. Takich łuków mam zrobić 9. 1, 2, 3, 4, 5. I wkuwam się w następny słupek. 1, 2, 3, 4, 5. Wkuwam się w następny słupek. 1, 2, 3, 4, 5. Wkuwam się w następny. 1, 2, 3, 4, 5. W następny półsłupek. 1, 2, 3, 4, 5. W następny. 1, 2, 3, 4, 5. W następny. Mam mieć 9 takich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeszcze 2. 1, 2, 3, 4, 5, 8. I ostatni. 1, 2, 3, 4, 5. Mam 9. 9 takich łuków. 9 łuków składających się z 5 oczek łańcuszka. Teraz mam 5 razy powtórzyć 3 półsłupki, więc powtarzam tutaj w 5 krateczkach. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. Mam 1, 2, 3, 4. Jeszcze jedna krateczka. 1, 2 i 3. I powtarzam jeszcze raz to samo. 9 łuków i 15 tutaj na poprzeczce półsłupków. Więc teraz będzie łuk 1, 2, 3, 4, 5. I tutaj wkuwam się i robię to samo jeszcze raz. Skończyłam już ten rząd i teraz wygląda to tak. I będziemy robić jeszcze jeden właśnie rząd, tak jakby skrzydełek. Jeszcze jeden, czyli ostatni już. I mamy powtórzyć podobnie jak tu, tyle że teraz mamy łuki składające się z 6 oczek łańcuszka. I tutaj muszę przejść na środek tego łuku oczkami ścisłymi. Skończyłam ten rząd tutaj i teraz wkuwam się tutaj w ten łańcuszek. I przechodzę sobie oczkiem ścisłym i jeszcze jednym oczkiem na środek tego łuku. I teraz robię 6 oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I zaczepiam tutaj za środek półsłupkiem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I półsłupek. 1, 2, 3. 4, 5, 6, półsłupek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, łączę na środku, 1, 2, 3, 4, 5 i 6, łączę na środku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, łączymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Łączymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spadło mi. Łączymy tutaj. I przechodzę do tego miejsca także oczkami ścisłymi. 1, 2. Tutaj robię już półsłupki, bo to będzie przód sukieneczki już. Robię tutaj półsłupki tak jak było w
poprzednim rzędzie, w każdym półsłupku poprzedniego rzędu robię sobie półsłupek, czyli będę miała tutaj 14 półsłupków, bo jeden pójdzie tutaj właśnie na, tak jakby na łączenie ze skrzydełkiem. I z tej strony robię tak samo jak tutaj. Więc też łuki z 6 oczek łańcuszka i przechodzę zawsze tutaj właśnie na środek, czyli powtarzam to samo, co było tutaj z tej strony, robię tutaj dalej w ten sposób, jak tutaj właśnie tę połówkęśmy zrobili. Ja już zrobiłam swoje skrzydełka do końca, wyglądają w ten sposób. A teraz będziemy robić sukienkę. Zaczynamy tak, że łączymy te dwie, tak jakby łączymy tutaj te dwa boki i łączę je tutaj właśnie w tym miejscu na początku tej sukieneczki oczkiem ścisłym. Jest to oczko ścisłe i w pierwszy rząd w sukience to jest 28 słupków pojedynczych. Zamiast pierwszego robię 3 oczka łańcuszka i z każdej strony będę miała 14, więc mam tutaj jeden. Teraz będzie drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty i czternasty. I teraz przechodzę na drugą stronę i tutaj nie łączę po prostu, bo nie mogę połączyć tego rzędu, bo tutaj miałam łączenie, więc robię tutaj słupek z tej strony i z tej strony także zrobię 14 słupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. I łączę oczywiście tutaj z początkiem oczkiem ścisłym. I w ten sposób właśnie mam tutaj 14 z każdej strony, 14 słupków. I zaczęłam w ten sposób właśnie sukieneczkę. Następne rzędy to będą właśnie już łuki składające się z 4 albo z 5 oczek. I na początku mam 14 razy powtórzyć 4 oczka łańcuszka i tutaj połączenie półsłupkiem, więc mogę zrobić sobie tutaj półsłupek albo zamiast półsłupka oczko łańcuszka i 4, 1, 2, 3, 4, 4 oczka na łuk. I teraz łączę te łuki w co drugim słupku, więc tutaj omijam za każdym razem jeden słupek i w co drugim. Więc takich łuków będę miała 14, bo z jednej strony będzie 7, 1, 2, 3, 4, 4 oczka, omijam jeden i wkuwam w następny. 1, 2, 3, 4, omijam jeden, wkuwam w następny. 1, 2, 3, 4, omijam jeden, wkuwam w następny. 1, 2, 3, 4, omijam i wkuwam w następny. 1, 2, 3, 4, wkuwam tutaj. I tak robimy do końca rzędu. Na końcu rzędu robię dwa oczka łańcuszka, narzut.
I łączę tutaj z początkiem w pierwszym oczku, które nam zastąpiło ten półsłupek łączący, robiąc po prostu słupek. I w ten sposób właśnie tutaj wyszłam na środku tego łuku, tak? Jestem. I teraz robię następny rząd, ponieważ takich rzędów łuków składających się z czterech oczek łańcuszka jeszcze mam zrobić dwa, trzy i cztery. Trzy i cztery rzędy, przepraszam, trzeci cztery i czwarty rząd, czyli jeszcze dwa razy mam zrobić to samo. Więc cztery oczka łańcuszka, tu połączenie na środku łuku. Jak dojdę do końca, to łączę tutaj tak, jak pokazałam w tym miejscu i robimy 1, 2, 3, 4 oczka łańcuszka i łączymy to. Jestem już na końcu trzeciego rzędu łuków składających się z trzech oczek łańcuszka, z czterech, przepraszam, oczek łańcuszka. Łączę tutaj, tak jak zwykle, słupkiem pojedynczym. I teraz będę robiła łuki składające się z pięciu oczek. 1, 2, 3, 4, 5. I tak samo jak poprzednio łączę tutaj za środek. 1, 2, 3, 4, 5. I łączę za środeczek. 1, 2, 3, 4, 5. Łączę za środek. 1, 2, 3, 4, 5, łączę za środek, 1, 2, 3, 4, 5, łączę za środek, 1, 2, 3, 4, 5, łączę, 1, 2, 3, 4, 5 i łączymy, 1, 2, 3, 4, 5, łączymy. 1, 2, 3, 4, 5, łączymy, 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 1, 2, 3, 4, 5, łączymy i ostatni łuk robimy w ten sposób, 1, 2, 3 oczka łańcuszka, narzut i łączymy tutaj z początkiem, słupkiem. I w ten sposób zrobiliśmy jeden rząd składający się z pięciu łuków i jeszcze mamy zrobić cztery takie rzędy. Już nie będę powtarzać, jak robić, myślę, że każdy sobie poradzi. W sumie mamy mieć 8 rzędów łuków, a mamy w tym momencie 1, 2, 3, 4, czyli jeszcze 4 rzędy składające się z 5 z łuków, z 5 oczek łańcuszka. Proszę, robimy teraz sobie te rzędy. Zrobiłam już 8 rzędów tej siateczki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I teraz robię 10 rząd w sukience. Mam powtórzyć 7 łuków składających się z 10 rzędów. I teraz robię, przepraszam, z 10 oczek. Robię 10 oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I łączę, omijając jeden łuk w co drugim łuku. Omijam ten łuk, łączę tutaj. 10 oczek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i łączę w kolejnym tutaj. I do końca rzędu robię tak samo. 10 łuków w co drugim łuczku, tutaj tym małym. To już ostatni łuk. Tym razem nie łączę tutaj na środku, tylko zrobiłam do samego końca. Tutaj łączę z początkiem, półsłupkiem i przechodzę teraz na ten łuk pierwszy, który właśnie był na początku. I robię teraz 11 rząd. 7 razy powtarzam taki motyw. Półsłupek, 2 oczka łańcuszka, słupek jeden raz nawijany, 2 oczka łańcuszka, słupek, 2 oczka łańcuszka, słupek, 2 oczka łańcuszka, słupek,
dwa oczka łańcuszka i na końcu pół słupek. I coś takiego mi wychodzi. Cztery słupki, tu pół słupek, a między nimi dwa oczka łańcuszka. I na każdym łuku, czyli 7 razy mam powtórzyć to samo. Cztery słupki, między nimi dwa oczka łańcuszka i tutaj na końcu są pół słupki. Więc przechodzę na następny łuk. Pół słupek, dwa oczka łańcuszka, słupek jeden raz nawijany, dwa oczka łańcuszka, słupek, dwa oczka łańcuszka, słupek, dwa oczka łańcuszka, słupek, dwa oczka łańcuszka i pół słupek. Można by było się tutaj wkuwać w ten łańcuszek, żeby była tutaj równa odległość, ale to nieistotne, wydaje mi się. Na końcu obrabiamy wszystkie te łuki półsłupkami. Tutaj, gdzie był początek, robię oczko ścisłe. Natomiast tutaj obrabiam to półsłupkami. W każdym tutaj okienku robię dwa półsłupki, na słupku półsłupek, tutaj w okienku dwa, na słupku jeden. Czyli tak jakby w każdym oczku poprzedniego rzędu jest teraz półsłupek. Tutaj przechodzę do następnego oczkiem ścisłym. W ten sposób. I znowu robię dwa półsłupki w okienku. Jeden półsłupek na słupku. Dwa w okienku. Jeden półsłupek na słupku. Dwa w okienku. Jeden półsłupek na słupku. Dwa w okienku. Na słupku. Tutaj znowu dwa. I do następnego przechodzę tutaj oczkiem ścisłym. I w ten sposób właśnie obrabiam sobie tutaj te ostatnie łuki. I tak to będzie wyglądało. I do końca robimy tak samo. Tak wygląda już aniołek po zrobieniu. Już jest całkiem skończony. Teraz ja takie właśnie robótki moczę w mieszance kleju Wicol i ługi i suszę na takiej właśnie jajku. Wkładam tutaj oczywiście najpierw w woreczek foliowy. Tutaj przypinam sobie igłami, co tu tutaj troszkę widać, właśnie takie właśnie przypięcia. No i oczywiście w skrzydełka wkładam tutaj taką mam maszynkę, albo można włożyć cokolwiek, na przykład świeczkę. Jak schnie aniołeczek, to pokażę na zdjęciu, bo mam takie właśnie zdjęcie. Natomiast powiem, jeśli jednak komuś nie udało się zrobić takiego aniołka razem ze mną, to może kupić zawsze w moim sklepie. Link do sklepu podaję w opisie do filmu. Proszę jeszcze o subskrypcję, łapki w górę, jeśli wszystko było jasne, jeśli nie, to proszę pytać, odpowiem na każde pytanie. Dziękuję za wspólne dzierganie i do usłyszenia w następnym filmiku.